Witam wszystkich z tej strony Ulat. Jesteśmy dzisiaj na sobotnim nagrywaniu, bo już mamy taki czas, że jest wrzesień i ja mam wolne soboty. Wreszcie mam wolne soboty, nie pracuję w sklepie, więc będziemy z tego czasu korzystać, będziemy nagrywać troszkę więcej filmów, żeby nadrobić troszkę zaległości. Co prawda ostatnio już udało nam się trochę wygrzebać, ale w tej chwili no, ta wolna sobota nam na to pozwoli, plus możliwe, że uda nam się niedługo wrócić do 3 filmów tygodniowo. No zobaczymy jak to wyjdzie, no bo to jeszcze obróbka, wiadomo, nie każdy film obrabia się w 10 minut, raczej żaden. Jak się okazało. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj nagrywamy tak naprawdę na razie jeden film, potem będę nagrywał jeszcze filmy serwisowe. Ale dzisiaj nagrywamy film, o który sporo ludzi prosiło, o replicę, o którą sporo ludzi prosiło. No, najbardziej plusik, tak? Masz rację, najbardziej prosił plusik. Ogólnie chodzi o to, że pojawiła się replika od Wella, czyli ARP 9 mm od Wella, która no, wzbudziła dość duże zainteresowanie wśród, nie wiem, airsoftowców, wśród widzów i tak dalej. I miałem naprawdę sporo pytań o tą replikę. Przypominam streama plusika, który mówił kup. Ogólnie sporo się działo, ludzie pytali, ludzie kupowali. Wiem, że naprawdę sporo się ich sprzedało, bo cena jest atrakcyjna. Wykonanie względnie wygląda też ok, tak wstępnie. Więc uznaliśmy, dobra, no to może i my kupimy. Nie jest to jakoś bardzo droga replika, to troszkę tam dozbieraliśmy na streamie i ja dołożyłem resztę i kupiliśmy repliczkę na recenzję. Ja już ją nawet otwierałem, więc jeżeli ktoś chce na szybko znaleźć na żywo, jak otwieraliśmy tą replikę, to może znaleźć to w streamie. To był środowy stream z tego tygodnia, czyli to był stream z 30 albo 31 września. Nie pamiętam, kiedy była środa. Nie, sorry, nie pamiętam. Środa 31 września, to jeżeli tam znajdziecie stream, to tam jest takie otwieranie trochę na żywo. Co my tam otwieraliśmy, tam chłopaki pytali i tak dalej. Więc ja już tą replikę otwierałem, ona jest otwierana, nie ukrywajmy. Co prawda ja jeszcze nie nagrywałem samego otwierania jej, taki, żeby przygotować porządne otwieranie i serwis tak dla was. Ale to będziemy jeszcze nagrywać, spokojnie wszystko będzie w tym filmie oczywiście. Dobra, czyli przechodzimy do repliczki. Pudełeczko małe, czarne, troszkę smutne, ale i tak powiem wam szczerze, upgrade względem Double Bella. No tamten karton był po prostu brzydki, smutny i w ogóle. No tutaj niestety jest tylko czarny karton z kodem repliki. Nic tu więcej nie ma, żadnych oznaczeń, żadnego nic. Jest uchwyt transportowy i otwiera się też w miarę wygodnie. Więcej na razie o zewnętrznych kartonach, o zewnętrznych rzeczach kartona nie mówimy. Co fajne, mamy już pianki wypełniające nie po prostu karton, gdzie jest i replikę przypiętą trytytkami. Pierwsze co, to mamy oczywiście warningi, instrukcje obsługi, polska od Gunfire'a, między innymi angielska, nie, to jest chyba tylko angielska. Angielska instrukcja od producenta, czyli mamy po prostu prostą instrukcję, czego nie robić, co robić, jak ustawiamy chopka, jak ustawiamy tryby ognia. Czyli wszystkie proste takie informacje, też trochę co robić, żeby sobie krzywdy nie zrobić i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie odkładamy na bok, papiery nas najmniej interesują. Pod papierami karimatka, żeby replika. Replika jest tutaj dość dobrze zabezpieczona, to zaraz będę pokazywał, ale przejdźmy do tego, co zawiera nam pudełko poza samą repliką oczywiście. Mamy woreczek bliżej niezidentyfikowanych kulek. Kulki, których pewnie nikt nigdy nie użyje, chyba że dam je powiedzmy do KM-u. Dla Karasia albo może dla Psycho na pojazd. No bo nie wiadomo co to za kulki, tak? Oczywiście zanim je komukolwiek oddam, to najpierw je zmierzę, żeby sprawdzić, że chociaż czy na pewno mieszczą się w limitach jakichś, żeby przeszły przez jakąkolwiek lupę. No ale są. Dalej mamy szybko nabijaczkę do kulek. I to fajny bajer. Co prawda, bądźmy szczerzy, to jest koszt kilku złotych, ale fajnie, że jest. Ponieważ do repliki dostajemy magazynek typu midcap. Nie jest to high cap, tylko jest to midzik. Oczywiście 9 mm, powiedzmy, jeżeli można tak powiedzieć. I jest to dedykowany wellowski high cap, znaczy midcap do tej repliki. I tutaj zwracam uwagę, ja nie mam innych magazynków, niestety, po prostu pierdoła, zapomniałem zamówić przy okazji zamawiania repliki, więc po prostu nie mam. Jeżeli będę miał do czasu obróbki tego filmu, czyli nie za dużo, i trafi mi się powiedzmy w ręce jakiś magazynek 9, to sprawdzę, czy pasuje. Jeżeli nie, to niestety tutaj wam nic za wiele nie podpowiem. Jedyne co, to chłopaki mówią, że inne magi też daje się włożyć, aczkolwiek trzeba tam coś w nich podpiłować. Tyle mogę wam powiedzieć, daje się to podobno zrobić, ale ja tego nie sprawdzałem, więc jest to informacja, którą z wami się dzielę, ale nie traktujcie jej jako pewni. Poza tymi rzeczami w opakowaniu jeszcze mamy wycior.
Czyli taki całkiem fajny upgrade względem Double Bella, który wyciora nie miał. Co prawda tam ktoś pisał w opisie, że prawdopodobnie replika już była otwierana przez kogoś wcześniej, że to była jakaś odsyłka i ten wycior po prostu gdzieś tam po drodze się zagubił. No. To nie zmienia faktu, że wychodząc od Taiwan Gana, tamta replika powinna mieć wycior, ta ma wycior, więc jest powiedzmy kompletnie. Czyli mamy szybką ładowarkę, magazynek, wycior i jakieś kulki. Lepiej ich do repliki nie wkładać. Mimo wszystko, ile ich tam jest? 200 sztuk, to się nie opłaca. Może to się źle skończyć. I ostatnia, najważniejsza rzecz, to jest oczywiście repliczka. Króciutka, zwarta, całkiem zgrabna, leciutka, ale zaraz przejdziemy do jej opisu. Tylko jeszcze tak pokażę, w środku oczywiście, tak jak mówiłem, mamy pianeczki, które ją trzymały na miejscu, żeby się jej nic nie stało, nie jakieś kijowe trytytki. No nie przeżyje tam tego kartona, autentycznie. Tak się repliki pakowało, wiesz co, kiedyś pamiętam, tak jak Double Bell był zapakowany, to za starych czasów, jak zamawialiśmy repliki, które kosztowały po 100 zł. 100-150, takie z plastikowym gearboxem, to one były tak zapakowane i jakoś to wtedy można było na to przymknąć oko. Czyli repliczka, tak to się prezentuje. I przechodzimy do właściwej recenzji, czyli jak zwykle od opisu zewnętrznego. I zaczynamy od przodu. Z przodu klasycznie mamy jakieś tam urządzenie wylotowe. To można wręcz podciągnąć pod zgłaśniacz jakiś. Bo replika jest dość głośna, nie ukrywajmy. I jest on wykonany oczywiście z kompozytu. Dalej, on jest nakręcony na lufę. Tylko jeszcze patrzę, czy ma kontrę, bo nie widzę. Nie ma żadnej kontry na tym podgłośniaczu, czy na urządzeniu wylotowym, jak zwał, tak zwał. Jest on nakręcony na gwint 14 mm lewoskrętny, czyli standardowo, i lufa jest metalowa. Jest to jakieś tam aluminium, ale nie jest to kompozyt, bo troszkę się tego obawiałem. Zrobiłem jedną rysę, żeby się upewnić, bo pokryte jest jakąś farbą, czy anodą, czy czymkolwiek, takim, że wrażenie robi dość kompozytowe i praktycznie fakturę ma taką samą jak body, przez co no, nie ukrywam, że ciężko było ustalić, czy to jest faktycznie metal, bo nie znalazłem żadnego miejsca, gdzie na przykład gwint jest przetarty, ale faktycznie lufa jest z aluminium. Co prawda, na co zwrócę uwagę, bo tego możecie nie widzieć, prawdopodobnie front patrzy mi leciutko w dół. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, tutaj tło, że względem otworów widać, że lufa idzie leciutko w górę. Nie jest to duży błąd, ale jest. Też tutaj widać na końcu w sumie względem urządzenia wylotowego, że urządzenie wylotowe jest w górnej części frontu. Więc na to zwracam uwagę. Wydaje mi się, że to nie lufa patrzy w dół, tylko front nie lufa patrzy w górę, tylko front patrzy lekko w dół. Więc możliwe, że rozkręcając to dałoby się to usztywnić, ale zwracam na to uwagę, że nie jest to idealnie spasowane, idealnie złożone. Jest tu pewien mankament. No, wiadomo. Well. Może tak być. To jest tylko well za 500 zł, niecałe, tak? Na tych wszystkich kodach rabatowych to chyba za 480 zł idzie tego dostać. Froncik mamy kompozytowy i Wenlocku. Bardzo zacnie, moim zdaniem spoko. Bez żadnych oznaczeń, bez żadnych markerów. Skręcany jest tutaj jedną śrubą. Nie mamy ani kudeków, ani nic na nim. Jedyne, co dodatkowo znajdujemy, to składane przyrządy celownicze. No, wyglądają dość standardowo. Mają moim zdaniem tylko jedną wadę. Zazwyczaj te przyrządy celownicze mają dość mocną sprężynkę i nie składają się od byle czego. Te są takie, że byle co i będą nam się składać, tak? Więc jeżeli ktoś chciałby z nich korzystać w jakichś warunkach leśnych, to będą się regularnie same składać. W APS-ie też tak leciutko chodzą? No to lipa. Nie ma żadnej blokady, nie możemy to w żaden sposób tego ustawić. Co prawda, jak są złożone płasko, to też mamy tutaj muszkę. I tutaj też mamy taką malutką szczerbinkę, więc niekoniecznie musimy mieć postawione te przyrządy, żeby celować. Możemy też celować po tych złożonych przyrządach. I tak, jak z boków i od dołu mamy M-locka, tak od góry mamy oczywiście klasyczny lis. I lis mamy i wgłębiony na środku, i zrobiony z takimi dodatkowymi otworkami, żeby zdjąć wagę. Chyba. Tylko z czego? Bo ta replika waży 2 kilo, nie? No ale dobra. Szyna jest odciążona, nie wiemy po co, ale może te 2-3 gramy jeszcze komuś coś zmieniły. No ale dobra, lecimy dalej. Mamy główne body, czyli ten główny środek. Jest to oczywiście tak samo jak tutaj. Kompozyt i góra i dół jest w pełni z kompozytu.
Nie ma tutaj nic ciekawego. Jest to oczywiście body w 9 mm z gniazdem na magazynki 9 mm z jednostronnym zrzutem magazynka. Tutaj nic nie mamy. Mamy jednostronny zwykły zrzut. Jednostronny selektor ognia. Tutaj nie mamy nic, ale oznaczenia mamy i mamy też w kółeczku taki znacznik, niby jaki mamy tryb. Tutaj. Natomiast z drugiej strony mamy już pełne i oznaczenia, no i selektor, no bo z jednej strony chociaż być musi. Mamy boltkacza. Boltkacz jest tylko atrapą, nie działa. Więc przycisk boltkacza jest oczywiście tutaj jednostronny i jest atrapą stricte. Nic tutaj się nie dzieje. I od góry mamy dźwignię przeładowania. I co fajne, to dźwignia przeładowania jest dwustronna i taka już bardziej fikuśna, fajniejsza. To tyle, jeżeli chodzi o manipulatory. Klapka wyrzutnika łusek też oczywiście jest kompozytowa. I tak naprawdę tyle. Dalej żadnych oznaczeń poza trybami ognia tutaj nie ma. Żadnych, nic, kompletnie nic nie ma napisane well, nie ma napisane cokolwiek. Dalej mamy spust oczywiście. Spust mamy, powiem wam szczerze, taki sam jak chyba w Krajtakach. Spust jest identyczny jak w Krajtakach. Jest metalowy, żeby nie było, że jakiś kompozyt. Tak? Metalowy? Bo teraz to już nie jestem pewien. Kolejna ryska. Tak, aluminiowy. Będzie porysowany trochę. Pusty jest fajny, płaski, taki do szybkiego wciskania i już wam powiem, działa to całkiem przyjemnie, bo mamy tutaj czujnik optyczny, ale do tego przejdziemy później, rozkładając replikę. Nic tu za bardzo więcej do głównego body nie mam do dodania. Powiem szczerze, miałem sporo pytań o to, czy replika jest mocno pracuje. I powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o pracę na boki, to nie jest źle, ale ta górna część body ewidentnie dość mocno się ugina. Jak nią pracujemy, to ewidentnie widać, że te boki chodzą. Tutaj szczególnie przy boltkaczu. Ja nie wiem, czy to się uda nagrać, ale to faktycznie pracuje dość mocno. Co prawda, jako że replika jest dość krótka, to nadaje i robi wrażenie dość mocno zwartej repliki, ale te kompozyty są dość elastyczne, bo choćby takim dobrym przykładem jest na to, że jak chcemy zdjąć górną część, to praktycznie możemy tylko lekko wysunąć i podnieść do góry i ten kompozyt się podda, rozejdzie się i wypuści gearbox, który jest w dolnej części body. Więc na to zwracam uwagę, że te kompozyty nie są bardzo sztywne. Flex jest sztywniejszy. To tak z moich odczuć, nie? Jeżeli mamy do czegoś porównać, to flex wypada tutaj w tej płaszczyźnie troszkę lepiej. Mamy chwyt pistoletowy i chwyt pistoletowy jest naprawdę wygodny. Powiem szczerze, naprawdę fajny chwyt. Wygodny, dobrze trzyma łapkę. Do tego on ma od razu szybką klapkę otwierania. Nie potrzebujemy żadnych narzędzi, żeby dostać się i sprawdzić, czy na przykład konektory z silnika nam się nie wypięły. I tam silnik siedzi pewnie, ale nie sztywno. Naprawdę, powiem szczerze, te chwyty mi się bardzo podobają. I nie wiem, czy nie będę się zastanawiał, że sobie takich chwytów kilka zamówić, żeby je po prostu móc wstawiać do repliki, bo no, autentycznie mi się podobają. Są wygodne. Fajnie wyglądają, co by o nich nie mówić. I do tego mają tą funkcję szybkiego otwierania. W razie nam się wypną kabelki czy coś, to jesteśmy w stanie się do tego szybko dostać, co moim zdaniem też jest plusem. I to jest naprawdę fajny wist. Na górze mamy oczywiście przyrządy celownicze. W formie, tak jak mówiłem, jeżeli jest złożone, to mamy szczerbinkę. Jeżeli postawimy, to mamy przeziernik. Oczywiście przeziernik jest regulowany w poziomie. Niestety, tak samo jak tam, to się strasznie łatwo podnosi, do tego te kółeczko, które tutaj mamy od nastaw, też przesuwa się wyjątkowo delikatnie i wręcz podnosząc go, jeżeli dotkniemy kółeczka, to jesteśmy w stanie je przesunąć, więc no tak sobie. Mamy też, powiedzmy, dwie nastawy, mamy większe i mniejsze oczko w przezierniku, tylko że tutaj znowu to też chodzi tak luźno, tak bezoporowo, że to będzie się samo przestawiać. Więc jeżeli chodzi o przyrządy, to naprawdę moim zdaniem jest tutaj bardzo budżetowo. Do czegoś się tam nadadzą, ale nie jest to coś, czego bym osobiście używał ze względu po prostu na to, że wszystko ma za słabe sprężynki, za słabo pracuje i to będzie się po prostu cały czas przestawiać. Moim zdaniem bez sensu, nawet w warunkach airsoftowych, gdzie replika, bądźmy szczerzy, nie kopie. I przechodzimy do ostatniego elementu, czyli oczywiście do kolby. Kolba jest PDW, jak zresztą widać. Kolba jest króciutka, tak? No ale jak to zazwyczaj w tych replikach, kolba nie jest po to, żeby była długa. Ma być zwarta sylwetka, żeby nie potrzebować za dużo miejsca do wchodzenia do pomieszczeń czy cokolwiek. Dodatkowo jest bardzo wąska. Taki dosłownie pionowy kikut
powiedzmy, nie wiem jak to nazwać. No taki Y, dobrze mówisz. Tutaj to nie chciałbym mieć, żeby ta broń kopała. Nie chciałbym, żeby ta broń kopała przy tej kolbie. Autentycznie, jeżeli by ta broń miała odrzut palnej, to jeżeli strzelałbyś z tego bez ekwipunku jakiegoś, który byś miał tutaj założony, powiedzmy kamizelkę, czy jakiś pas, czy cokolwiek, czy jakąś wkładkę, to naprawdę to byłoby strasznie nieprzyjemne. No ale to nawet, wiesz, to jak ci taki bolec będzie się wbijał, to średnia przyjemność, nie ukrywajmy, tak? Więc ta kolba mi się naprawdę nie podoba, jeżeli chodzi o taką ergonomię i powiem szczerze, jest dla mnie bardzo mało wygodna. Ona co prawda fajnie wchodzi na swoje miejsce przez to wcięcie, bo w ten dołek strzelecki wchodzi naprawdę spoko, ale ugniata, strasznie ugniata. Więc mi się osobiście, jeżeli chodzi o wygodę, ta kolba nie podoba, ale to jest kwestia już bardziej indywidualna. Co fajne natomiast, to że ma wbudowane sprężyny, więc jak wciśniemy przycisk, to ona się sama rozkłada. I w tym momencie jako kolba w replice na plecy, jako druga replika, tak jak ja noszę Krajtaka na przykład i ktoś potrzebuje jako snajper, chce mieć coś krótkiego na plecy, to to może być fajne, bo to, że to się samo rozłoży, to jest naprawdę wygodne, bo bezkolbowo ta replika jest naprawdę bardzo niewygodna, jeżeli chodzi o skład. Ale jeden ruch już jest w miarę. Naprawdę. Więc to jest fajny bajer, ta kolba. Niestety, kolejna rzecz, na którą muszę zwrócić uwagę, to jest pojemność na baterię. Jeżeli chcemy baterię umieścić w tym dedykowanym elemencie, to za wiele miejsca tu nie mamy. Ja w domu próbowałem dopasować baterię, która będzie tutaj wchodzić. Od razu pokazuję, bo na końcu mamy też, oczywiście mamy T-Connecta. Wow! Dlaczego inni dalej robią z Tamiyą, to nie wiem, ale nawet Wells zrobił już na T-Connectie. Mamy oczywiście dodatkową przejściówkę do Tamiyi, jakby ktoś miał jeszcze starego typu baterię, chociaż powiem wam szczerze, jak patrzę na ilość miejsca tutaj, to jest jakaś masakra i nie wyobrażam sobie to używać z przejściówką. Ale nawet bateria 11 tego typu, czyli taki stick 1200, on tu wchodzi na grubość. Daje się go wcisnąć, ale na długość już tak nie za bardzo. Co prawda ta nakładka nam daje jeszcze odrobinę miejsca na długość, bo ona nie wchodzi tutaj do końca, ona się blokuje w ten sposób, więc w teorii może byśmy to jakoś upchnęli, ale gdzie miejsce na przewody? Kompletnie nie ma miejsca na przewody i nawet jeżeli weźmiemy baterię, bo to jest 11, jeżeli weźmiemy podobnego typu baterię 7.4, ją tu wstawimy, ona niby wchodzi na miejsce, wchodzi, mieści się na długość. Czyli mamy trochę miejsca z tyłu, mamy też trochę więcej miejsca po bokach tej baterii, ale nie na tyle, żeby tam choćby obok włożyć T-Connecta. Więc musielibyśmy wszystkie te przewody zmieścić w centymetrze, o tak, o tu w tej przestrzeni. Dosłownie w centymetrze, jeszcze do tego tu mamy skos, więc tego miejsca też mamy mniej. I powiem wam szczerze, ja nie jestem tam w stanie wstawić żadnej baterii, jaką posiadam. To jest 1200. Może mniejsza pojemność, tylko że ja takiej baterii autentycznie nie posiadam. Więc na to zwracam uwagę. Jeżeli ktoś by chciał tą w tej replice trzymać baterię tutaj, gdzie ona jest, powiedzmy, przeznaczona, czyli wewnątrz tego elementu, to musi naprawdę popatrzeć za bardzo małą baterią. Albo wydrukować adapter. No albo coś przerobić, no to już tak, czy przedłużkę, czy jakiś, nie wiem, no coś trzeba pomyśleć, bo autentycznie nawet najmniejsza bateria, jaką mam, tutaj nie wchodzi. I będziemy dzisiaj testować po prostu z tą baterią, 11, podłączymy ją sobie tutaj na krótko, to nie będzie mi przeszkadzało przy strzelaniu i po prostu nie będziemy zamawiać tej pokrywki, bo da się w ten sposób używać repliki. Nie jestem zadowolony z tego, jak to wygląda, po prostu miejsca jest wyjątkowo mało. Tak jak wygląda to fajnie, to niestety, jeżeli chodzi jako pojemnik na baterię, to moim zdaniem jest to bardzo duży zawód, jeżeli chodzi o tą replikę. I tak naprawdę tyle. Więcej nic do powiedzenia o zewnętrznych częściach chyba nie mam, chyba o niczym nie zapomniałem, ale do tego jeszcze przejdziemy na koniec. I co? Idziemy do serwisu zobaczyć, jak to wygląda w środku, a później sprawdzimy, jak strzela. No to bierzemy się do rozkładania Wella WE01A. Zobaczymy, co ma w środku. Najpierw usuwamy pin, rozbieramy, rozkłada się dość łatwo, choćby z tego względu, że kompozyt, jak zresztą mówiłem, jest dość elastyczny, bez problemu jesteśmy w stanie zrobić coś takiego, bo ten kompozyt, no, jest dość miękki.
może nie jest to tragicznie i przy tak krótkim korpusie nie za bardzo odczuwamy tą elastyczność, ale w większości nawet kompozytowych replik raczej ciężko się robi to w ten sposób. Tutaj nie ma tego problemu. Czy to źle, czy dobrze, to już zostawiam do waszej opinii. Mi to osobiście nie przeszkadza, dopóki replika robi wrażenie takiej samej sobie sztywnej. To, że to jest taki trochę bardziej elastyczny, to dla mnie to tam rybka. Klasycznie zaczynamy od komory hop-upu. Komora rotacyjna, pstrykająca. Do regulacji, całkiem spoko. Zobaczmy, jaką mamy gumkę, tylko wyzerujemy hopa. Okej. Trochę to była walka. Zdejmijmy gumkę. Okno lufy klasyczne. Z przodu mamy dość przyzwoicie obrobioną koronę. Ładnie wygląda ogólnie wykończenie. W środku też jest lufa dość ładnie wykończona. Lufka jest ogólnie długości 18 cm, 18,2. Co możemy powiedzieć o gumce? Gumka z klasycznym elementem podkręcającym, nie jakiś tam podwójny, nie nic. Nie wiem, czy to da się jakoś pokazać. Co prawda twardawa. I na testach niestety ewidentnie nie była zbyt rewelacyjna. Zobaczmy jeszcze dystanser, bo nie ukrywam, trochę mnie interesuje, bo ja już byłem na testach i teraz go składam tutaj jakby już wiedząc, jak to strzela, i chcę zobaczyć dystanser. Okej, dobra. Dystanser jest bardzo, bardzo miękki z przeźroczystej gumy silikonowej. Jest bardzo, bardzo miękki i to może być źródło tego problemu, gdyż po prostu miałem wrażenie, że ten dystanser się sam poddawał za mocno troszkę. Więc prawdopodobnie przy wymianie tutaj zmienię i gumkę, i dystanser. Ale to, tak jak mówię, testy już były, więc testy będą na stokowym układzie, nie rozbieranym przeze mnie nigdy. To teraz lecimy do już samego korpusu. Zaczniemy od zdjęcia kolby. Hop. Kolba zdemontowana. Mamy oczywiście już od razu dostęp do szybkiej wymiany sprężyny. Na końcu wtyczka, oczywiście T-Connect. Chwyt pistoletowy, jak już opisywałem, mamy z szybkim dostępem do przewodów. Wystarczy wcisnąć tutaj ten element, przesunąć. Zwalnia nam to ten ząbek. Widzicie? Otwieramy pokrywkę i mamy dostęp do silnika. Silniczek jest niebieski z białą dupką i jest to ewidentnie silnik klasikarni. Nie jestem pewien, ale przypomina mi to silnik chyba 31 tysięcy od CA. Czyli niezbyt mocny silnik, o niezbyt mocnych magnesach, bo to broń Boże nie jest neodyma. No, klasyczny silnik. Niestety nie mam tutaj żadnych opisów, żadnych oznaczeń, kompletnie nie wiem, co to jest. Odkręcamy teraz chwyt pistoletowy. W chwycie mamy 4 otwory, co prawda tylko 2 śruby, ale otwory na śruby mamy 4. I gwinty tutaj też mamy 4, więc w razie jak zerwiemy jakiś gwint, to też jesteśmy w stanie się poratować. Mamy jednostronny selektor ognia, więc to nam nie przeszkadza w demontażu, więc po prostu w tej chwili już możemy od razu wyjąć gearbox. I to, co nam od razu rzuca w oczy, to, że mamy tutaj układ elektroniczny bazujący na jakichś czujnikach. Pewnie optycznych, magnetycznych, nie jestem do końca pewien, ale na przykład płytkę selektora mamy standardową. Otwór tutaj mamy standardowy, więc jeżeli przyjdzie nam to wymienić na przykład na inny układ typu peron czy coś takiego, to nie będzie tutaj to stanowiło żadnego problemu. Hop. Prowadnica kompozytowa ze stalowym tylko końcem. Mamy podkładkę podsprężne, bo nie mam żadnego łożyska, to chociaż jest podkładka, nie wszystkie filmy to dają. Sprężyna jest około 110, bym powiedział. Coś tak pi razy oko 110. Dobra, teraz skręcamy do końca gearbox. Jeżeli chodzi o sam szkielet, bo od tego może zaczniemy, to tak, od środka nie mamy żadnych wzmocnień. Od zewnątrz mamy tutaj taką malutką łatkę i to wszystko, co mamy ze wzmocnień. Do tego od razu zwracam uwagę, że tutaj ten element, ta przednia ścianka jest wyraźnie cieńsza niż w standardowym gearboxie, około 0,7 mm. To jest dość dużo.
To nie jest element, który tak stricte wpływa na trwałość tego szkieletu, ale powoduje inne zmiany. Na przykład dysza jest tutaj krótsza. Do tego też zaraz będziemy przychodzić, ale jest to dysza 20 mm i pół. Więc naprawdę wyraźnie krótsze niż w standardowym systemie M4, więc na to już zwracam uwagę. Co więcej, powoduje to, że komora chopka jest też lekko przesunięta w tej replice. Jest przesunięta tak jakby bliżej pneumatyki, przez co w innym miejscu zatrzymuje się komora w środku w replice. Więc mimo, że ta komora jest M4, to nie jestem 100% pewny, czy damy radę ją zastąpić inną komorą i czy wtedy dalej będą się magazynki wpinać, ze względu na to, że po prostu ona siedzi troszkę bliżej. Gearbox jest krótszy, więc komora jest przesunięta bardziej do tyłu. Oczywiście nie jest to duża różnica, ale jak złożymy szkielet specny ICA i tego Wella, to spójrzcie, że no one się nie do końca dobrze schodzą i ciężko mi to jest pokazać, ale ewidentnie specna jest ciuteńkę dłuższa, więc na to zwracam uwagę. Co gorsza, to niestety specna, standardowy szkielet, ja go tutaj sobie na szybkości skręcę, chociaż jedną śrubką, on teoretycznie tutaj wchodzi. Wszedł na swoje miejsce, powiedzmy, w jakimś tam stopniu, ale jeżeli tylko włożymy pinę, to nie ten pin stąd, ale tak, o, to niestety ten pin drugi nie schodzi się z korpusem. Jest odrobinę przesunięty. Tak jakby położenie pinów było lekko nietypowe i niestety nie mam gearboxa retro, ale gearbox specny ewidentnie nie pasuje tutaj. I to może być problem, bo jeżeli ktoś będzie chciał z tej repliki zrobić coś naprawdę interesującego i będzie chciał zrobić jakiś high-end i tak dalej, to może być to ściana, której nie da rady przebić, ze względu na to, że po prostu nie będzie w stanie wstawić tu innego szkieletu. Więc no to jest problem, na który zwracam uwagę. Możliwe, że uda się to jakoś tam dopasować po drobnej przyróbce, ale ewidentnie te piny nie pasują. Zobaczcie, ten pin teraz idzie wzdłuż i on ewidentnie patrzy pod skosem. Widzicie? Tak? Nie siedzi idealnie to równo, więc zwracam na to uwagę. Co tak jak mówię, to jest szkielet od specny. Może on jest trochę niewymiarowy, aczkolwiek pod tym względem specna jest znana z tego, że praktycznie trzyma bardzo dobrze te standardowe wymiary. Dobra, o szkielecie powiedzieliśmy, jeszcze zwrócimy tylko uwagę na jedną rzecz. Łożyska mamy 8 mm ślizgowe. No, powiedzmy, że nie spodziewaliśmy się raczej tutaj nic więcej. I sprawdzimy teraz podkładkowanie. Nie mamy antyrewersa, zobaczymy jak się kręcą zębatki i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie zębatki chodzą jak powinny. Nie mają jakichś tam dodatkowych oporów. Co prawda gdzieś tam słyszę, że coś obciera. A teraz zobaczmy jak jest z podkładkami. Ogólnie połówki bardzo ładnie do siebie pasują, przyznam się szczerze. Zębatka dolna odrobinę pracy ma, ale nie ma tragedii, to jest koło 0,3. Zębatka środkowa jest sztywno, nie ma żadnego praktycznie ruchu. Co prawda zwrócę uwagę, że dość mocno wystaje u dołu oś, natomiast u góry jest lekko zagłębiona, więc może dałoby się to jakoś poprawić, ale jeżeli chodzi o samą pracę na niej, to jest praktycznie sztywno, nie ma się do czego przyczepić. I zębatka silnikowa, znaczy i zębatka tłokowa też praktycznie nie ma luzu. Tak, siedzi sztywno, więc tak naprawdę jedyny luz jaki mamy to na zębatce tutaj, tej najniższej, silnikowej. Jest on, jest, ale nie ma tragedii, powiem wam szczerze, więc moim zdaniem podkładkowanie jest ok. Nie ma tutaj jakichś takich strasznych błędów, strasznych problemów. To mamy ogarnięte, więc teraz możemy przejść do smarowania. I przy smarowaniu zwracam uwagę, smaru jest bardzo dużo. Są posmarowane tuleje, czy tam łożyska ślizgowe. I to jak najbardziej rozumiem, bo po tym jeździ jednak oś zębatki, więc to powinno być nasmarowane. Ale ogólnie smaru jest wszędzie bardzo, bardzo dużo. Na blatach wszystko jest upaćkane smarem, dość fest. Od razu mówię, standardowe zębatki,
Żadna to rewelacja standardowa, jakieś tam zębaty. No smaru jest i smar jest, żeby nie było, tak? Smaru jest, jest i to sporo. Tu mamy oczywiście magnez, który jest potrzebny do działania czujnika położenia zębatki tłokowej, bo zaraz będziemy do tego wracać. Ale smaru jest i to moim zdaniem jest go za dużo. Bo wszystko jest upaćkane smarem, a niekoniecznie powinno, bo nie ma takiej po prostu potrzeby. No ale w sumie lepiej, żeby go było trochę więcej niż za mało. Więc tutaj no nie ma może ideału, ale też nie jest tak tragicznie. Ja tego smaru po prostu część usunę, troszkę tutaj posprzątam, zrobię, żeby to było czyściej i ładniej. A na razie przechodzimy dalej, przechodzimy teraz do układu elektronicznego. Mamy układ elektroniczny z dwóch połówek. Jest to układ, który wykrywa położenie spustu na bazie czujnika optycznego. O, tutaj mamy czujnik. To jest czujniczek optyczny. Co ja zwracam uwagę, że on łapie dość późno, bo dopiero kiedy spust jest dość mocno wciśnięty, to faktycznie przecina on wiązkę światła idącą od czujnika. I faktycznie jak testowałem, to trzeba było spust dość daleko wcisnąć, żeby to działało. Niestety nie mamy, mamy tylko jeden ten czujnik, więc nie mamy możliwości regulacji tego. Ogólnie nie znalazłem instrukcji, jak to programować w jakikolwiek sposób. Jest to jakiś tam układ scalony, który wygląda, że dałoby się pewnie coś tutaj poprzestawiać, ale niestety ani w instrukcji, ani nigdzie nie znalazłem informacji, jak to robić. Ja potem jak go skręcę, spróbuję się pobawić. Jeżeli uda mi się odpalić jakiś tryb programowania, coś tam w nim zmienić, to oczywiście to dogram. Ale na tą chwilę wydaje mi się, że nie mamy takiej opcji. Po prostu jest czujnik i tyle. I teraz tak, i optycznie mamy wykrywane położenie spustu, natomiast położenie zębatki tłokowej, jak już mówiłem, jest wykrywane za pośrednictwem magnesu, który jest w zębatce tłokowej i tutaj jest taki mały czujniczek Hala, który wykrywa nam położenie pola magnetycznego, czy jakoś tak, czy siłę pola magnetycznego, tak czy inaczej on wykrywa nam położenie zębatki. Natomiast taki sam czujnik mamy też z drugiej strony. Go tutaj słabo widać, on jest tutaj ukryty pod spodem, w tym miejscu. I tutaj też mamy wklejony magnesik. Ja go wyczuwam. O, tu jest gdzieś magnes, którego położenie określa nam ustawienie selektora. I to, co mówiłem, z pozytywnych rzeczy jesteśmy w stanie ten element jak najbardziej wieleczego wymienić na peruna czy coś takiego, bo jest to typowy szkielet, jeżeli chodzi o otwory i tak dalej, nie jest to jakaś wydumka typu Arcturus, gdzie będzie z tym problem. Więc pod tym względem naprawdę spoko. Więc elektronika ok, działa, nie ma elementów typu microswitch, który w cymkach się sypie, jak to będzie trwałe i tak dalej, ciężko mi na razie powiedzieć, nie wiem też czy to ma active breaka, czy nie ma. Naprawdę nie wiem, raczej pewnie ma active breaka, bo to dość zbudowany układ, ale na ile mocnego i tak dalej, niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć. I to co ostatnie nam zostało do opowiedzenia, to jest zespół pneumatyczny. Dysza, od razu mówię, wyraźnie krótsza niż standard, bo to jest dokładnie 20,5 mm. Czyli dysza jest ewidentnie krótsza od standardu. Wynika to z tego, że po prostu mamy tutaj cieńszą tą ściankę, więc dysza fizycznie wystaje troszkę mocniej niż w standardowym gearboxie. Przez co, jeżeli używamy standardowej komory hop-upu, to dysza powinna być krótsza, bo po prostu wystaje ciutkę mocniej. Głowica cylindra jest kompozytowa, duży gumowy zderzak, twardy dosyć. Jeden o-ring, standardowa rzecz, nic specjalnego. Tłok. Z kompozytową szczęką, jeden stalowy ząb, kompozytowa głowica, wentylowana w czterech miejscach, klasycznie powiedzmy. I teraz sprawdźmy jeszcze szczelność całego układu. O, jeszcze cylinder. Cylinder jest aluminiowy, leciutki aluminiowy i jak zwrócicie uwagę, to o dość małej pojemności, bo to wchodzi tu, więc otwór mamy na samym praktycznie środku. Więc to nie jest, to jest typ cylindra, powiedziałbym, że chyba trójka. Tak najbardziej ogólnie. Ale trzeba pamiętać o tym, że ten cylinder raczej nam bardzo długiej lufy nie zasili.
to przy lufie, jaką tutaj mamy, to nie jest problem, ale jeżeli byśmy mieli lufkę rzędu 30 cm, to już prawdopodobnie byłby tutaj problem. Więc raczej nie służy, nie będzie to się nadawało do przedłużenia lufy, ale no bądźmy szczerzy, kto będzie w tej replice lufę przedłużał, to trochę byłaby chyba zbrodnia. To teraz jeszcze sprawdzimy sobie szczelność pneumatyki. Przy schowanej dyszy mamy szczelnie, natomiast przy wysuniętej dyszy jest też ok, aczkolwiek powolutku mamy uciekanie, ale jest to naprawdę bardzo mały ubytek, więc nie jest źle moim zdaniem. Nawet czasami może sama wymiana O-ringa by tutaj sprawę rozwiązała. Jeszcze jedna rzecz, na którą tylko chciałbym zwrócić uwagę, jest to mianowicie popychacz i opóźniacz. Bo zazwyczaj nie zwracam na to uwagi, bo to są elementy dość standardowe, raczej nic tu się nie zmienia. Damy je trochę na środek, żeby bardziej wam opisać, o co mi chodzi. Robimy mały zoom. O. Chodzi mi o te elementy. Dlaczego o tym mówię? Gdyż w tej lepicy jest to rozwiązanie dość nietypowo. W dość krótkim okresie czasu mamy w pełni zamkniętą dyszę. Ja by to wam wyjaśnić. Robimy sobie pełny cykl. O, nie mam tutaj sprężynki oczywiście, tak. Najpierw mamy naciąganie dyszy. Popychacz nam odciąga dyszę. Odciąga nam też tłok, spójrzcie. Tak. Tak. To wszystko, tak. Tak. O. O. I w tym momencie dysza zaczyna wracać na swoje pierwotne miejsce. Oczywiście tłok jest już pełen naciągnięty. Lecimy dalej. Tak. Dysza nam zaczyna wracać. Tak. I zobaczcie, tutaj następuje mniej więcej zeskoczenie tłoka z zębatki. Mniej więcej w tym miejscu. Tak. Tłok jest pełnie naciągnięty, zębatka nam zeskakuje. Niestety to jeszcze nie jest punkt, kiedy dysza jest maksymalnie wysunięta. Ona jest dosłownie dopiero za chwilę wraca faktycznie na tą pozycję maksymalnie wysuniętą. I teraz pojawia się pytanie, czy ona się zawsze będzie domykać. Przy dużej szybkostrzelności może być to problem, ze względu na to, że ten punkt, o, kiedy tłok zostaje zwolniony, a jednocześnie dysza jest już maksymalnie wysunięta, to jest bardzo mała różnica czasu, a wręcz bym powiedział, że na niekorzyść dyszy, która będzie lekko później, przez co może ona fizycznie się nie domykać przez strzale. Dlatego zwracam na to uwagę, gdyż może mieć to wpływ po prostu na osiągi repliki, może być problem przy dużej szybkostrzelności z regularnym strzelaniem, z utrzymaniem FPS-ów i tak dalej, bo ten cały układ jest dość mocno nietypowy i może powodować pewne problemy. Ja osobiście prawdopodobnie, jeżeli bym w nim grzebał, to bym skrócił tą listwę albo w ogóle ją pewnie wymienił i zastanowiłbym się poważnie, czy nie usunąć też opóźniacza. I cóż, no ja wymienię w niej gumkę, wymienię w niej dystanser i ona zostanie po prostu jakoś tam do C-Cuba, bo limity ma C-Cubowe. Jeszcze ostrzyszę trochę tego smart. Dobra, czyli idziemy teraz na testy. Dobra, była recenzja zewnętrzna, wewnętrzna, to bierzemy się teraz za testy, jesteśmy na terenie testowym, bateria 11, jak widzicie niezamknięta pokrywka, bo fizycznie nie ma takiej opcji, żeby to zamknąć. Mamy wszystko gotowe, ale zaczniemy klasycznie od chrono. Na razie jest zerowany hopek, uznałem, że nie ustawiam na razie hopka, dopiero ustawię hopek w drugiej fazie, jak będziemy testować na chrono, żeby zobaczyć, czy mamy jakiś spadek do kulek 0,25, no bo założyłem, że to jednak replika dość słaba, więc raczej zostaniemy przy kulkach 25. I lecimy. Okej, dobra, pierwszy strzał to chyba były jakieś dwie kulki albo coś. Nawet dostałeś. No, dostałem. 1,11 joula, więc 309 FPS-ów na 25. 1,09, 1,14, 1,11, 1,11, 1,11, 1,07, 1,11, 1,07, 1,08, 1,04, 1,01, 1,11, przepraszam, 1,01, 1,1. Więc no rozrzut jest, co prawda w FPS-ach no też jest spory, bo tak naprawdę mamy nawet 10 FPS-ów rozrzutu.
Okej. I teraz ustawię hopka i sprawdzimy wtedy, bo teraz jest hopek autentycznie zara. Czyli teraz robimy sobie chrono jeszcze raz na ustawionym hopku. Mamy praktycznie płaski tor lotu, może z minimalnym overhopem. Moment, bo źle. 1.08, 1.07, 1.06, 1.04, 1.04, 1.06, 1.05, 1.07, 1.06, 1.04, 1.04, 1.05, 1.06, 1.04. Więc w dżulach jest naprawdę spoko, rozrzut FPS-ów co mam w granicach 5, więc ustawienie hopka wyrównało nam rozrzut FPS-ów, więc spoko. Wiadomo, na zerowym hopku potrafią kulki czasami się dziwnie zachowywać, więc akurat mnie to nie dziwi. Więc co teraz nam pozostaje? Teraz musimy sprawdzić, jak ta lepiczka strzela faktycznie w terenie. I zaczynamy klasycznie od 40 metrów. Cel widzicie, kamerkę tam trzeba włączyć. Dobra, lecimy, 40 metrów. Wow, wow, wow. Chyba jednak trochę za dużo hopa, wiesz? Hopek przestał działać? Mi się odbijał i walał plandekę. Kurwa, z miks kulek tam mam, ale świeża paczkę. No, nie wiem co się dzieje z tym hopkiem. Ale wydaje mi się, że jest delikatnie mówiąc nierówno. Tak. Dobra, zobaczmy teraz. Auto. Raz góra, raz dół. Tak sobie. Z kobietami. No a coś ten hopek raz tak, raz tak. Tak czy inaczej spróbujemy na 50 metrach, zobaczymy czy będzie lepiej. W tym czasie skrzat... A ja się przesunął. Na 50. Dobra, jesteśmy na 50 metrach. Mamy dobity magazynek. Spróbujemy jak to wali. Co prawda mam pewne obawy, bo jeżeli hopek działał już tak nierówno na 40, to na 50 metrach to może być naprawdę problem. Mam cię. No, raz w górę, raz w dół, ewidentnie mieliśmy, starałem się celować cały czas w sam środek celu i część strzału trafiała nam pod cel, albo w dolną krawędź celu, a część nad cel, więc to jest dość spory rozrzut, bo to jest koło prawie metra rozrzutu, no to jest dużo na 50 metrach.
Zobaczmy na auto. I po kulkach. I ostatnie kulki w ogóle lądowały pod celem. Więc sami widzicie, że nie ma rewelacji. To przejdziemy już na 60 i spróbujemy się wstrzelić, choć przyznam się szczerze, przy około 1 dżula, niecałym nawet, to może być ciężko, żeby się wstrzelić na 60 metrów przy takiej lepice. Chyba, że chopek działa nierówno. Dobra, kamera sobie trochę krzywa, ale kij w oko. Jesteśmy na 60 metrach, tak jak mówiłem, to raczej będzie abstrakcja, ale spróbujemy. Co nam szkodzi? Nic nas to nie boli, to tylko trochę kulek. Ja stanę sobie trochę tutaj tylko lekko z boku, żeby mi krzaki nie zasłaniały. I zobaczmy, czy jestem w stanie się wstrzelić. Od razu zaczynam strzelać z poprawką, bo nie ukrywajmy, że ta replika już na 50 metrów była lekko na opadzie. Chyba nie dolatują. Spróbujemy na auto, bo nawet nie wiem, gdzie mam celować. Nie, to mija się z celem. Jedna trafiła w plandekę. Tak, jedna trafiła w plandekę, ale celowałem 4 metry nad plandekę. Więc poprawka, którą musiałbym tu robić, to jest prawie poprawka, że ledwo w lunecie w ogóle widzę cel, więc no słaby temat. Więc chyba przejdziemy od razu do podsumowania, bo jednak 60 metrów dla tej repliki, no jednak trochę za daleko. No to przechodzimy do podsumowanka tej repliczki. I powiem tak, jeżeli chodzi o to, jak to strzela. Nie ma rewelacji, na 50 metrów da się trafić bez większego bólu, na 60 metrów to już w ogóle żeśmy nie dostrzeliwali na kulkach 25, więc na 60 metrów zapomnijmy, ale 50 do ogarnięcia, nawet na semi, może nie pierwszym, ale drugim strzałem powinniśmy w miarę trafić w sylwetkę, powiedzmy, człowieka, więc nie powinno być problemu. Jedyny problem tak naprawdę, który naprawdę mieliśmy, to jest chopek, który działa ewidentnie nierówno, bo przy semi mieliśmy jeden strzał nad cel, drugi praktycznie w dolną krawędź celu, więc to jest dość duży rozrzut i na to zwracam uwagę, że przynajmniej chopek jest do poprawy, pewnie gumka, może dystanser, ciężko mi powiedzieć, ale te elementy nie są rewelacyjne, po prostu wymagałyby troszkę doinwestowania. Dalej, jeżeli mówimy natomiast o mechanice, już o zespole powiedzmy precyzyjnym powiedzieliśmy, ale jeżeli chodzi nam o mechanikę, to tutaj jest i dobrze, i źle. Bo z jednej strony mamy całkiem fajne elementy, bo mamy doszczelnioną dyszę, w miarę szczelny układ pneumatyczny, to wszystko w miarę chodzi całkiem fajnie, mamy układ elektroniczny z optycznym czujnikiem spustu, który ma może dość długą pracę, ale jest optyczny, wiesz, możemy pracować naprawdę na... Więc możemy pracować naprawdę na krótkim spuście, dość krótko i tak dalej, więc pod tym względem elektronika się sprawdza, reakcja jest fajna, replika całkiem fajnie strzela na 11, super, no 11 trochę nie wchodzi, ale pal go licho, replika strzela naprawdę ok, ale jeżeli chodzi o taką już stricte mechanikę, to póki byśmy chcieli to zostawić w takiej konfiguracji, powiedzmy full stroke, niemocna sprężyna, czy jakiś powiedzmy nieduży short stroke, czyli powiedzmy taka typowa replika CQB, to jeszcze w miarę jak cię mogę. Ale jeżeli przyszłoby nam do głowy budowanie takiego tutaj z tego, takiego high-enda i zrobienie z tego jakiegoś DSG z mocną sprężyną i tak dalej, to już zaczną się problemy, bo ta replika, ten szkielet raczej nie sądzę, aby wytrzymał w jakikolwiek sposób sprężynę rzędu 150 nawet przy DSG, gdzie ona nie jest w pełni naciągana. Po prostu obstawiam, że ten szkielet po prostu trzaśnie. A jeżeli chcielibyśmy go zamienić na szkielet retro, to już będzie problem, ponieważ jak przymierzałem, co prawda nie przymierzałem tutaj retro, tylko przymierzaliśmy tu szkielet specny, który jest bardzo typowy, to niestety te otwory spustowy i ten główny pin niestety się nie zgadzały ze sobą. Tu w tej lepice były troszeczkę węziej, przez co tego nie za bardzo dawało się tutaj wstawić. I wobec tego kończyłoby się to jakąś grubszą rzeźbą, przeróbkami czy gearboxa, czy body, no temat raczej troszeczkę słaby.
Niestety. Więc jeżeli chcielibyśmy go high-endowo budować, wymienić szkielet i tak dalej, no to może być problem i zwracam na to uwagę, że przynajmniej w tej sztuce no niekoniecznie to siedzi i trzeba to wziąć pod uwagę, jeżeli chcemy tego rozbudowywać. I tak naprawdę takie podsumowanie jeszcze ogólne całej ryby. Moim zdaniem propozycja dość ciekawa, szczególnie w tej półce cenowej. Jeżeli ktoś potrzebuje stosunkowo niedrogiej, fajnej repliki pod Cekuba, żeby w stoku po prostu wziąć i strzelać, to jak najbardziej jest to ciekawa propozycja. Podaje, nie kaprysi, fajnie strzela, wymiana gumki i naprawdę możemy grać całkiem fajnie, skutecznie, całkiem dobrze się bawić. I moim zdaniem w tej konfiguracji naprawdę jest to ciekawa propozycja. Nie jest to oczywiście jakiś tam powiedzmy high-end, no ale bądźmy szczerzy, cena, jakość jak najbardziej tutaj do siebie pasuje. I powiem szczerze, że jako taka replika druga, czy właśnie cekubowa, czy powiedzmy na plecy dla snajpera, jak najbardziej tak. Po drobnych modyfikacjach typu wymiana o-ringu na dyszy, wymiana powiedzmy gumki i naprawdę będzie ta replika się sprawdzać. No a tak jak mówiłem, jeżeli chcielibyśmy coś więcej z tego wycisnąć, zrobić high-endowy, lekki build, bo lekkie, fajne body, całkiem ładnie wyglądające i tak dalej, to niestety tutaj będzie troszkę problemów, żeby to wszystko poskładać, żeby to było trwałe. Bo na stokowym szkielecie, sorry, ale nie sądzę, aby to wytrzymało, po prostu. To chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Jeżeli o czymś zapomniałem, jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście coś więcej dodatkowo wiedzieć, to jak najbardziej zapraszam na dół do komentarzy. Ja tam zawsze staram się dopowiedzieć, uściślić, uzupełnić, odpowiedzieć, bo możecie mieć pytania w ogóle niezwiązane z tą repliką i ja tam zawsze staram się czytać i odpowiadać, więc serdecznie tam zapraszam. Po to są te komentarze. A na tą chwilę to dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję ludziom, którzy dorzucili się kilka złotych do zakupu tej repliczki, dziękuję wszystkim patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie.